Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejny odcinek z budowy przyczepy. No, jak widzicie, rama jest położona już na wózku, tak to nazwę. Już jest, powiedzmy, pospawana na gotowo. Tutaj w boki dałem kątownik jeszcze, żeby wzmocnić tą ściankę od spodu, no bo ona była dość mocno pokorodowana. Było zamalowane podkładową, no i to jest właśnie taki kątownik galwanizowany w pobłoce cynku, czy tam ocynkowany jest. Ciężko było go spawać, no bo ma tą powłokę, ale jakoś się go udało przyspawać. Zaświecę sobie światło i wam pokażę, co dalej modzę. A w zasadzie mam mały dylemat. Mały dylemat, bo jestem na etapie robienia, że tak powiem, wywrotu, czyli tylnych tak jakby zawiasów. No i jak wiecie, zawiasy będą, właściwie nie wiem jak to nazwać, no wywrot będzie na kulach. Kule dość solidne, bodajże 12 ton mogą przenieść ciężarów. Wiadomo, że to takich ciężarów tutaj nie będzie. I doszedłem do wniosku, mam taki pomysł. Znalazłem taką rurę u siebie, ona jest, no nie wiem, z 5 mm grubości może mieć. I akurat zgadza się z otworem tutaj z tymi kulami. Po prostu to jest teraz tak zrobione, że wbiłem delikatnie, wiadomo, tutaj nie trzyma poziomu, ale to jak wejdzie do środka głębiej, to powinno się wyrównać. I tak myślę, żeby to zrobić na takiej rurce. Dokładnie to będzie, o, jedną ręką. Dokładnie to by było coś takiego, żeby ta kula wejdzie tutaj w tą rurę i będzie siedzieć tu i cały ten ciężar tego wywrotu będzie się spierał dokładnie w tym miejscu. Tylko jest taki dylemat, że brakuje mi, no nie wiem, tutaj jest 6-7 cm różnica między tym mocowaniem ramy. Tutaj przeznaczyłem taki profil stalowy pod po prostu podmocowanie tej flanszy do tej kuli. No i nie wiem jak to zrobić, bo fajnie by to wyglądało, w sensie fajnie by to działało, jeśli tutaj by coś było jeszcze, nie wiem, naspawane, dospawane, a to po prostu tak leżało jak leży. Tutaj jest jeszcze wrzucony cełownik i ta rura elegancko mieści się w tym cełowniku, jest osadzona. Lepiej by to było po prostu tutaj przyspawać i wiadomo, tutaj co jakiś czas też by ją przyspawał, ale tak naprawdę cały ciężar by się spierał dokładnie na tej ramie, nie? Tutaj tę część, co wystaje, byłaby obcięta, zostałoby tu obniżone i dana byłaby taka listwa ze światłami, to jeszcze może niżej, a tu taka pod zaczep, żeby w razie czego coś, jakąś inną przyczepę można było podpiąć do niej. No jest tylko teraz taka kwestia, jak to ugryźć. Nie wiem, zastanawiam się właśnie, co by tutaj zrobić, żeby to jakoś wytrzymywało. Fajnie by to było, żeby to było bezpośrednio pod ten profil przymocowane, ale znowu tutaj coś podłożyć. Co tu podłożyć? No nie wiem. Drugi taki cełownik, ale to znowu będzie tutaj za dużo materiału takiego zbędnego, że tak powiem. No to by było elegancko, jakby po prostu te kule były przymocowane tutaj. No i taki mam dylemat. Tak to się na razie prezentuje, no spięta jest pasami, żeby w razie czego można było manewrować tą ramą. Co ja więcej mogę powiedzieć? No zobaczymy, jak w trakcie filmiku zobaczycie, jak to ugryzę, mam nadzieję. No coś wymyśliłem. Najpierw pokażę wam, jak to wygląda. Tak to fajnie
weszło do środka, luzu nie ma, teraz tylko tutaj spawa się da, będzie się trzymać na wieki, że tak powiem, z jednej strony, jak i z drugiej już kula założona. Co, a tutaj wymyśliłem, żeby podłożyć dwuteownik. Podłożę dwuteownik, na to pójdzie ceownik, w ceownik pójdzie rura i flansze akurat będą na odpowiedniej wysokości względem ramy. Wydaje mi się, że wytrzyma. Tutaj jeszcze pod tym ceownikiem dam taki płaskownik, żeby tu jeszcze to wzmocnić, tą blachę, która się tutaj będzie cały ciężar opierał na tym i będzie ok. A to wykorzystamy do czegoś innego. No, widzimy się w kolejnym dniu. Aura, jak widzicie, nie sprzyja pracom, no ale to i tak dubanina w garażu. I co, no postanowiłem, że ten dwuteownik, który będzie trzymał cały ten wywrot, wzmocnię taką blachą ryflowaną. Ona ma grubość 5 mm. Spałam ją tak, jakoś tak, no z której tam strony, tutaj kawałek będzie trzeba odciąć. I z jednej i z drugiej strony będzie spawana, wzmocni to konstrukcję. Tu trochę będzie trzeba podszlifować, bo nie chce wejść. I tak to się będzie prezentowało. Nie wiem, tam mam jedno, już mam to zrobione. Pokażę wam. Podstawiłem sobie to już. Jedno tak się prezentuje już. Jest wzmocnione. Grubość się zwiększyła prawie, że do 1,5 cm. No tutaj jeszcze trzeba będzie obszlifować, tak pospawałem i mam nadzieję, że to powinno wytrzymać. Także trzeba działać z tym drugim, pomału kompletować i dopiero później będziemy spawać już resztę na gotowo. Także zabieram, pokażę wam, jak obspawam to tutaj w świetle, jak to będzie wyglądało. Tutaj ceownik przygotowany, w to rura wejdzie, troszeczkę zamalowałem, żeby jakaś była ochrona przed korozją. Tak to jeszcze gorąco, tak to wygląda. Spawana blacha, taka teraz ścianka jest. No, powinno być, tutaj już obspawałem kulę do rury. I teraz nic, tylko wsadzać to, wspawać i dalej montaż, ale też muszę wyjechać tym bardziej na zewnątrz, czy tam chociaż troszeczkę do siebie tutaj, żeby z tyłu można było już ustawić, jak ma być klapa paka i po prostu przyspawać i sprawdzić, jak to będzie kiprowało, w sensie takim, no że sprawdzić po prostu łańcuszek, czy nic się nie będzie działo, no bo wiadomo, siłownik jeszcze druga część. Przyspawana, tak pocykana, bo jeszcze wiadomo, trzeba obspawać. Zaraz zobaczymy, czy to zda egzamin. Kule, tak to się prezentuje. Tutaj jest delikatnie przyspawane. Powinno jakoś to być. Z tej strony jest tak samo. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tak się prezentuje, mi się wydaje, że będzie fajnie to zdawało egzamin. I co, zaraz wezmę sobie, podciągnę, dojadę trochę do tyłu garażu i podciągnę sobie tym łańcuchem tam przód i zobaczymy, co się będzie dziać. A więc tak, kiper, że tak powiem, podniesiony. Tak to się prezentuje, rama została, no uniosłem tutaj na tym lewarku łańcuchowym. No tutaj wszystko ładnie jest, nic się tutaj jak na razie nie dzieje, wiadomo, że to jest tylko tak po prostu przyspawane, żeby sprawdzić, jak to będzie działać. Teraz będzie trzeba robić mocowania pod siłownik i pomału będzie wszystko szło w dobrym kierunku. No dzisiaj będzie tyle z tego odcinka, mam nadzieję, że wam się spodoba. I widzimy się w kolejnym odcinku, nie wiem, coś będziemy dalej modzić prawdopodobnie z tym siłownikiem. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, dzięki za uwagę, zostawcie łapkę w górę, subika
i do następnego odcinka. Pozdrawiam was. Cześć.